Dzień dobry, nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny, podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele, albo wcale. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym, co interesującego dzieje się w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, to zapraszam też do czytania artykułów na stronie działzagraniczny.pl, rozbudowanych newsów na facebookowym fanpage'u oraz codziennych wideorelacji na Instagramie, w których towarzyszy mi czworonożny redaktor Amstaff, pan Sadełko. Możesz również wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite. Więcej na ten temat dowiesz się, wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dziś moim gościem jest Paulina Wilk, redaktorka działu Kultura i Społeczeństwo w kwartalniku Przekrój oraz autorka wydanej już parę lat temu książki Lalki w ogniu, opowieści z Indii. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję za to, że poświęcasz nam swój czas. Będziemy opowiadali właśnie o Indiach, a pretekstem jest to, że w zeszłym miesiącu w Rajasthanie na północy tego kraju policja zatrzymała 40 ciężarówek, 25 traktorów i w ogóle dużo ciężkiego sprzętu. Aresztowała 25 osób, w tym jednego policjanta, a pięciu innych funkcjonariuszy zdegradowała. Wszystko po dużym reportażu telewizyjnym miejscowej stacji telewizyjnej, która udowodniła, że w dalszym ciągu pod okiem tychże policjantów, pomimo tego, że wcześniej był wydany zakaz, był nielegalnie kradziony piasek z rzeki miejscowej. I to jest temat, z którego wiele osób sobie prawdopodobnie nie zdaje sprawy, ale dziś piasek jest obok wody i ropy jednym z najcenniejszych i najbardziej pożądanych na świecie surowców. Dlaczego? No właśnie rzeczywiście to jest zaskakujące chyba dla nas wszystkich, bo mało osób wie, że piasek jest właściwie we wszystkim, czego używamy. Jest w paście do zębów, potrzebujemy go, żeby rafinować wino na przykład. Jest oczywiście we wszystkich sprzętach elektronicznych, nie byłoby telefonów komórkowych i wielu innych super potrzebnych nam spraw, gdyby nie właśnie ten piasek, ale piasek ma to do siebie, że chociaż wydaje nam się, że jest wszędzie, jest właściwie bezkosztowy, no, jak wydawałoby się, jak powietrze i woda, a właśnie te surowce naturalne trzy są, plus ropa, o której wspomniałeś, są nam najpotrzebniejsze i w tej chwili w ogóle ich pozycja rynkowa i ich cena się zmienia. I z piaskiem jest tak, że od jakiegoś czasu potrzebujemy go coraz więcej. Tak. Gdybyśmy spojrzeli w przeszłość naszą, to przecież cała ludzka cywilizacja jest zbudowana na piasku. Jeśli myślimy o rozwoju cywilizacyjnym, musimy myśleć o miastach. Wszystkie miasta były budowane. Piasek jest potrzebny do betonu. Stanowi 75% betonu. Reszta to woda i cement. Natomiast on jest najistotniejszy, najpotrzebniejszy. Tego betonu potrzebujemy monstrualnie i makabrycznie dużo. Zapotrzebowanie globalne na piasek rośnie w granicach 10% rocznie. To są takie oficjalne statystyki, ale ta historia indyjska to jest po prostu czubek góry lodowej czarnego rynku piasku, którego wartość i obrot jest bardzo trudno oszacować. Zapotrzebowanie na piasek rośnie, myślę, przede wszystkim ze względu na dwa aspekty rozwoju cywilizacyjnego. Jeszcze zanim o tym powiesz, to chciałem tylko przytoczyć statystykę, do której dotarłem. Szacuje się, że w zeszłym roku wydobyto na świecie w celach właśnie komercyjnych 50 miliardów ton piasku, co było obliczone tak, że gdyby ułożyć ten piasek koło siebie w takiej płaskiej powierzchni, to on by pokrył całe Niemcy plus część Danii. Albo równik pasem 27 metrów piasku usypanego w górę. Także rzeczywiście to są ogromne liczby i szacuje się, że rocznie wydobywamy te 50 miliardów ton. No i o ile jesteśmy w stanie to policzyć. Te dwa główne powody, dla których potrzebujemy tego piasku, to jest rozwój elektroniki, ale to nie są tak duże ilości. Natomiast przede wszystkim używamy betonu i używamy piasku do budowy, a budujemy niewyobrażalnie dużo. Boom urbanizacyjny i boom konstrukcyjny, infrastrukturalny trwa i nasila się od końca II wojny światowej. Natomiast wiemy, że globalizacja, a w szczególności rozwój ogromnych gospodarek, takich jak chińska, to numer jeden, indyjska numer dwa, po prostu te potrzeby bardzo intensywnie rozwija. I XXI wiek, początek XXI wieku, to jest taki moment gigantycznego skoku w zapotrzebowaniu na beton. Ja z kolei dotarłam do takich obliczeń, że tylko w dwa lata, między 2011 a 2013 rokiem, Chińczycy zużyli dużo więcej betonu niż Amerykanie w całym wieku XX. Po prostu budujemy strasznie dużo i strasznie szybko. Myślę, że też niewielu z nas sobie zdaje sprawę, jak dużo betonu potrzeba. Potrzebujemy na przykład
przykład około 10 tysięcy ton piachu, żeby stworzyć kilometr autostrady. Więc jak, jeździmy po nich, to się cieszymy, ale myślę, że bardzo wielu z nas nie ma w swojej wyobraźni tej prostej informacji, że piasek jest dobrem skończonym. To znaczy nie mamy go wcale pod dostatkiem i w tej chwili znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której coraz trudniej go wydobywać. To znaczy on na świecie jest, ale jest coraz trudniej dostępny i to jest trochę taka sytuacja jak z ropą. Właśnie, przejdźmy do tego, bo jednym też z takich kierunków, gdzie ten piasek się skupuje, to są kraje arabskie, z Półwyspu Arabskiego. Natomiast one się stereotypowo z piaskiem kojarzą, no bo pustynia i tak dalej. Ale okazuje się, że im właśnie tego piasku brakuje. Dlaczego? Wbrew temu, że Dubaj wyrósł na piaskowych dunach, czy Abu Dhabi, czy Doha katarska, to jest tak, że ten arabski piasek jest zbyt szlachetny i on jest właściwie nic nie wart. To są zbyt okrągłe, zbyt doskonałe grudki piasku, żeby nadawały się do produkcji betonu. Beton potrzebuje dużo bardziej grubego, kanciastego, nieregularnego piachu po to, żeby on wiązał cement z wodą i paradoks cały na przykład Dubaju polega na tym, że nie dość, że to było miasto zbudowane na piachu importowanym z bardzo różnych części świata. Emiratczycy, Dubajczycy importowali piasek między innymi z Indonezji, Azja Południowo-Wschodnia. To jest taki ważny obszar, z którego piach się pobiera. Zaraz opowiem, dlaczego tamten jest lepszy, ale to ma oczywiście potężne konsekwencje, bo wybiera się piach bardzo ważny z dna oceanów, z plaż przy niewielkich wyspach. Te wyspy znikają. To nie jest tak, że ten zasób tworzący lądy się po prostu przesuwa. Tak. Paradoks miast arabskich polega na tym, że one nie tylko zostały zbudowane na piachu importowanym, one wymagały niebywale dużo piachu, dlatego że żeby stały wielkie wieżowce w Abu Dhabi czy Dubaju, trzeba było właściwie wiercić ogromne i zalać, właściwie stworzyć coś w rodzaju takich słupów betonowych, które są wpuszczone w tę piaskową ziemię i sięgają skały, bo pod Dubajem tak naprawdę jest skała. Tam kiedyś płynęły urodzajne rzeki, to była w ogóle zupełnie inna ziemia. Ale żeby zakorzenić te bardzo wysokie, nowoczesne budynki, trzeba było wwiercić ogromne filary i zalać je betonem. Więc każdy budynek arabski właściwie zużywa dużo więcej piasku, dużo więcej betonu, niż widać nawet gołym okiem. I teraz, jakie są konsekwencje tego importu? Importuje się piach właśnie z obszarów Azji Południowo-Wschodniej. Są dwa właściwie miejsca, z których najlepiej brać piach. To są dna mórz i oceanów, ale tam jest trochę trudniej dosięgnąć. Trzeba piaskarek. Chińczycy zbudowali największą piaskarkę na świecie. Nazywa się Dziurong 1 i po prostu ciągnie tego piachu strasznie dużo. Pomaga budować ogromne porty Chińczykom w różnych miejscach świata. Drugie miejsce, łatwiejsze, bardziej dostępne, to są dna rzek. I tam piasek jest najwspanialszy. On jest najlepszy jakościowo. To jest piasek, który powstaje przez bardzo długi czas. Mówimy o setkach, jeśli nie tysiącach lat. Piasek, który zawiera nie tylko te grudki niezbędne do tworzenia betonu, ale on jest też niezbędny dla różnych mikroorganizmów. Spływa z gór, takich jak Himalaje, płynie sobie rzekami, formuje się, ale też jest początkiem życia całego łańcucha pokarmowego właśnie w wodach słodkich. Kraje arabskie nie są jedynymi wielkimi kupcami piachu na świecie. Maleńki Singapur od 65 roku urósł praktycznie o 1/4. To jest teren wielkości, powiedzmy, Warszawy, ale jest takowy właśnie dzięki temu, że Singapurczycy kupowali dużo piasku i usypowali z niego sztuczne wyspy lub używali go razem z importowanymi na przykład kamieniami do budowania nowych dzielnic, które, co urokliwe, są bardzo intensywnie zabudowane betonowymi budynkami. Czyli piasek na piasku. Tak, piasek na piasku. Strasznie on jest intensywnie tam używany i ten mały Singapur wszedł w bardzo poważny konflikt na przykład z sąsiednią Malezją, ale też z Indonezją, dlatego że właśnie z cieśniny, która go dzieli od Malezji, wybierał na początku piach, znacznie zresztą ją pogłębiając, zmieniając właściwie geografię. To są bardzo poważne konsekwencje, bo też wpływają na to, jakimi wodami, jakie kraje dysponują, albo wpływają na linię brzegową. Otóż tak. Indonezja straciła ponad 20 wysp na skutek bardzo intensywnego pobierania tego piasku i to był taki moment przebudzenia.
widzenia, w którym partnerzy, sąsiedzi Singapuru się obruszyli i zakazali tego wydobycia. I tam również zdarzały się takie przypadki, o których wspomniałeś, afer kryminalnych, podczas których zatrzymywano ogromne, nielegalne transporty piachu i które powodowały dosyć poważne konflikty polityczne. A Indie są o tyle szczególnym przypadkiem, że tam stworzyła się mafia. Wtrącę się tylko a propos tego Singapuru, bo też wiadomość z tego roku, z wiosny, była taka, że Malezja zakazała sprzedaży właśnie piasku Singapurowi. Zrobiła to już po raz drugi, bo ostatni raz zrobiła tak pod koniec lat 80. i wtedy na Singapur padł strach, teraz padł strach, bo wtedy po prostu stanęła całkowicie budowa i dlatego teraz ten kraj właśnie zwiększył swoje handlowe kontakty z Indiami i stamtąd kupuje dużo tego piachu. I Indie, od których właśnie zaczęliśmy i o których też pisałeś książkę, tak jak mówisz, są wyjątkowym przypadkiem ze względu na tą mafię piaskową, jak ona działa. W Indiach różnego rodzaju interesy mafijne mogą się rozwijać właśnie ze względu na ich koneksje z przedstawicielami władz. Kiedyś w Rumunii usłyszałam taki dowcip, że właściwie między policją a mafią nie ma żadnej różnicy, więc mafia w Rumunii jest niepotrzebna. I sarkastycznie patrząc na Indie, trochę jest podobnie. Myślę, że jest rzeczą ważną, precedensową, że w takim przypadku, o którym powiedziałeś, czyli tym zatrzymaniu odpowiedzialnych, pojawiają się również przedstawiciele policji, bo oni niewątpliwie nie tylko umożliwiają ten proceder, ale też czerpią z niego konkretne zyski. W Indiach jest tak, zresztą w części państw afrykańskich również, że piasek wybierany z rzek, ten najcenniejszy, najbardziej wartościowy, ale i najłatwiej dostępny, jest pobierany, jest wybierany przez ludzi, często gołymi rękami, wiadrami, bardzo prostymi, prymitywnymi narzędziami. To się trochę odbywa jak stary połów pereł. Po prostu mężczyźni wchodzą do wody albo kobiety do płytkiej wody i wybierają ten piach, czym się da. Z czasem muszą schodzić coraz głębiej, nurkować coraz głębiej. Oczywiście robią to bez sprzętu, bez zabezpieczeń, bez opieki medycznej. A piach jest bardzo ciężki. Jest bardzo ciężki. Oczywiście wielokrotne zanurzenia kilkakrotnie w ciągu dnia mają swoje konsekwencje w chorobach płuc i tak dalej. Po prostu są również niebezpieczne. Trudno jest oszacować wiarygodnie, jakie ilości tego piasku są w ten sposób wydobywane, ale na pewno olbrzymie. Szacuje się, że w głównych indyjskich rzekach w ogóle już nie ma w głównych nurtach tego piasku, który jest tak cenny, również ze względów ekosystemowych i biologicznych. W związku z czym poszukuje się tego piasku w kolejnych, coraz trudniej położonych rzekach. W Indiach sprawa jest o tyle łatwa, mówiąc w cudzysłowie, że wiele rzek biegnie po prostu z dala od terenów zurbanizowanych, z dala od kontroli. Jest bardzo łatwo też przenosić te miejsca wydobycia właśnie dlatego, że one nie wymagają infrastruktury. Piach się wrzuca na ciężarówki i one odjeżdżają. Dla wielu ubogich ludzi w Indiach jest to po prostu sposób na przetrwanie i zarobek. Biznes jest potężny. Jeśli się wytworzyła wokół niego mafia i ona jest wpływowa, dlatego że my już wiemy o ofiarach śmiertelnych, o ludziach, o aktywistach, którzy próbowali zatrzymać tę działalność, o dziennikarzach, którzy. Od 2014 roku ponad 70 osób zamordowanych z tego powodu, tak? I znając Indie, jest to wielkie niedoszacowanie, bo oczywiście te przestępstwa musiałyby być zgłaszane i jakoś tam śledztwo musiałoby być procedowane, żebyśmy mówili o realnych statystykach, więc myślę, że możemy mówić o kilkakrotnie większej liczbie potencjalnych ofiar. Nie wyobrażam sobie, żeby ten biznes w krótkim czasie w Indiach można było zatrzymać, dlatego że Indie są krajem, w którym dbałość o zasoby naturalne po prostu w wystarczającym stopniu nie występuje. To jest jednak kraj, w którym w podobnie brutalny sposób rozpruwa się góry, żeby wydobyć na przykład rudy żelaza i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ten deficyt dobrze działającego państwa w połączeniu z biedą powoduje bardzo szybki rozrost tego interesu, a Indie mają dużo rzek i dużo dobrego piachu. To prawda. Ty jeszcze w tekście, który napisałeś dla kwartalnika Przekrój na ten temat, wspominasz o takiej dość spektakularnej kradzieży całej plaży na Karaibach. Tak, jak to wygląda? Ja myślę, że to przebudziło ludzi do pewnej świadomości. Myślę, że to się wydarzyło jakoś w pierwszej dekadzie chyba XXI wieku. Na Jamajce zniknęła cała Coral Beach. Przyjechało kilkaset ciężarówek, które po prostu zabrały całą plażę. Myślę, że to działa na wyobraźnię. Ludzie, którzy mieszkali w wioskach okolicznych, właściwie obudzili się w rzeczywistości zalanej, zatopionej, w wodzie po kolana, dlatego że piach jest naturalną barierą dla morskich fal i po prostu tym miejscem, gdzie one się spotykają z lądem i w jakiś łagodny sposób na nim zatrzymują. Tam właściwie chyba nie doszło do wskazania jakiegoś efektywnego nikogo, ale była to pierwsza taka wielka akcja w XXI wieku, która pokazała, że piach jest jak złoto teraz.
Karaiby, Azja to nie są jedyne obszary, na których dzisiaj się wydobywa piach. Byłam w Ugandzie 2 lata temu i widziałam tam przejmujące obrazy tego, jak ludzie, to właściwie to przypomina taką niewolniczą pracę. Mężczyźni, którzy pływają niedużymi piaskarkami. Ludzie z okolicznych wsi, którzy przy jeziorze Wiktoria wydobywają po prostu piach z dna. I co chwilę na nabrzeże przyjeżdżają chińskie ciężarówki, które budują później Ugandyjczykom autostrady. Ale jest coś poruszającego w tym obrazie, że ludzie, którzy żyją najbliżej natury, są głęboko zanurzeni i powiązani z ekosystemami naturalnymi, niszczą tą przyrodę, bardzo często nieświadomi tego, jakie to będzie miało konsekwencje, dlatego, że ten piach albo łupki drzewne, najprostsze, te najbardziej podstawowe surowce, które jeszcze do niedawna nie miały znaczenia, na przykład łuska ryżowa, okazuje się dzisiaj bardzo, bardzo cennym surowcem, jest bardzo pożądana. No to bardzo, bardzo gwałtownie zmienia ich życie i jest to na pewno element takiej bardzo upieszczej gospodarki. A mówiąc o tym, że oni się nie spodziewają konsekwencji, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, bo jesteśmy teraz, rozmawiamy akurat w takim momencie, że huragan szaleje na Karaibach po raz kolejny, dość dewastujący dla na przykład Bahamów. Co w przypadku innych miejsc, takich jak na przykład Indonezja, co w przypadku właśnie rzek, czym to się kończy, takie rabunkowe wydobycie? Te konsekwencje będą rozległe i naprawdę bardzo duże. To znaczy, im więcej będzie wielkich chińskich piaskarek wydobywających piasek z dna mórz i oceanów, to musimy się liczyć z tym, że po pierwsze zaburzone będą właśnie całe łańcuchy pokarmowe i właściwie cały ekosystem oceanów, bo on się dokładnie tam zaczyna, na dnie, od mikroorganizmów, które żyją w tym piasku. A kiedy piaskarka ciągnie, to ciągnie wszystko, nie miejmy złudzeń. To są bardzo żarłoczne maszyny. To są zmienione ruchy dna morskiego i oceanicznego, to są znikające lądy, a jednocześnie pojawiające się nowe lądy, bo od Azji Środkowej po Daleki Wschód i Morze Południowochińskie widzimy powstawanie nowych wysp, które powstają z powodów często politycznych, geopolitycznych, ambicjonalnych. Dubaj buduje wyspy, bo potrzebuje dłuższej linii brzegowej. Ma krótką, a potrzebuje stawiać właśnie z betonu nieruchomości dużo droższe. Każdy apartament, który stoi nad wodą lub ma na nią widok, kosztuje dużo więcej. W związku z czym buduje się wyspę w kształcie palmy, bo to wydłuża znacznie linię brzegową. To jest paradoks, że im mniej jest piasku pod tą wyspą, tym więcej jest na powierzchni, prawda? Dokładnie, to jest naprawdę, ale to też pokazuje, my cały czas obracamy tą samą sumą piachu, jego nie przybywa, on się nie nadprodukowuje. Chińczycy stawiają całą masę sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim, bo uważają je za swoje morze wewnętrzne, mają konflikt z 11 państwami na temat jego wód, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i to jest morze o ogromnym strategicznym znaczeniu i tu Chińczycy nie odpuszczą, a tworzą nowe fakty geograficzne. Przecież nawet mówi się o tym, że satelitarne mapy Google nie dają rady aktualizować się i właściwie pierwszymi osobami, które nagle trafiają na takie wyspy są na przykład wietnamscy rybacy, którzy sobie płyną swoim drewnianym kutrem na połowę w miejsce, w którym łowili całe życie, a tu nagle wyspa i to z działami przeciwlotniczymi. Także... Była taka historia chyba z zeszłego roku, że statek trochę większy niż kuter płynął w nocy w czasie jakiejś burzy i wpadł na taką wyspę, no bo nie było jej na żadnych mapach. No właśnie, nie było jej w pamięci też po prostu rybaków, ale były też dużo ostrzej incydenty, w których rybacy byli ostrzeliwani i nakazywali im Chińczycy odwrót, choć oni myśleli, że są na swoich wodach. Także konsekwencje są od takich naturalnych po zupełnie polityczne, ale to są konsekwencje, które się będą przenosiły w całej tej globalnej równowadze. To znaczy zagrożone są plaże w Kerali i w Goa. Mogą zniknąć, dlatego że wybieranie dużych ilości piachu z dna mórz i oceanów przyspiesza proces podnoszenia się ich poziomu, tych wód. Także bardzo realnie zagrożone są plaże w Kalifornii. A głód piaskowy nie słabnie i my jesteśmy w takiej bardzo trudnej perspektywie, dlatego że piasek się odnawia bardzo powoli. Jak powiedziałam, to jest przede wszystkim surowiec z maleńkich odłamków skalnych, który jest przez setki lat niesiony przez rzeki z gór i obrabiany tam. Tak. Wpada w końcu do oceanów i tak dalej. I to tutaj my nie możemy mówić o tym, że ten zasób naturalny będzie się szybko odtwarzał. Natomiast ten głód rośnie również w państwach zachodnich. Na przykład jest powiązany z coraz większą trudnością w dostępie do ropy naftowej, którą wydobywamy współcześnie przez szczelinowanie. Do szczelinowania potrzebna jest woda i piach wtryskiwany pod ogromnym napięciem. To jest sam w sobie proces koszmarnie niszczący ekologicznie.
No a do tego wymaga właśnie ogromnych ilości bardzo konkretnego piasku. Czyli jakby pojawiają się nowe wymiary, w których ten piasek okazuje się niezbędny, natomiast nie pojawiają się w gruncie rzeczy żadne stosowane na masową skalę pomysły jego odzyskiwania. Ja miałam taką wyprawę do miasta Masdar pod Abu Dhabi. To jest miasto, które miało być miastem modelowym, miało być pierwszym zero-karbonowym, czyli nieprodukującym dwutlenku węgla miastem na świecie. Jego projekt całościowo się nie powiódł, natomiast tam przeprowadzono i wciąż prowadzone są dosyć ciekawe takie eksperymentalne architektoniczne rozwiązania, które właśnie mają być jakoś oszczędne i ekologiczne. I ja tam pierwszy raz spotkałam się z różnymi odmianami ekologicznego betonu. Okazuje się, że można go utylizować ponownie. Myślę, że dla każdego z nas dosyć przerażającą wizją jest to, że zostawimy po sobie te betonowe monstra, które nie chcą niszczyć jak wilczy szaniec po 80 lat po rozpoczęciu wojny. On wciąż tam jest i po prostu sterczą te żelbetowe płyty. Ale wydaje się, że to jest dla nas jakaś konkretna szansa. Przede wszystkim recycling betonu, dlatego że wiele rzeczy się też niszczy. Może na pewno już mamy technologie pozwalające używać go ponownie, albo tworzyć beton w dużej mierze, nawet w 90% z surowców już jakoś wykorzystywanych, czyli po prostu nie korzystać z tego piasku tak dużo. Nieszczególnie wierzę w naszą rosnącą oszczędność piaskową, bo jesteśmy jednak cały czas w bardzo chciwym modelu gospodarczym. Tak, niezwykle konsumpcyjnym. I ta chciwość, ta potrzeba też realna, infrastrukturalna jest ogromna, szczególnie w Afryce. No, wydaje mi się, że w sytuacji, w której wiemy, że Chińczycy tam bardzo dużo inwestują, w sytuacji, w której jesteśmy przed inicjatywą pasa i szlaku, czyli tej wielkiej infrastrukturalnej cywilizacji, którą Chińczycy chcą światu dać. Może tylko naświetlmy, jakiego rodzaju jest to polityka, bo nie wszyscy słuchający mogli się o niej już dowiedzieć, bo ona głównie się koncentruje w innych krajach niż nasz. Tak, chociaż nasz też obejmuje tylko subtelnie. Chińczycy stworzyli właściwie globalny projekt otoczenia świata różnego rodzaju projektami infrastrukturalnymi, które stworzą taką gęstą sieć. Tak, komunikacyjną. Komunikacyjną. Mówimy o drogach, o portach, o lotniskach, o właściwie całych korytarzach przemysłowych, o wszelkiego rodzaju łącznikach logistycznych, które przede wszystkim pomogą Chińczykom pozyskiwać zasoby, które są im potrzebne. Oczywiście pomogą również różnym krajom, przede wszystkim azjatyckim i afrykańskim, bo tam się koncentrują te pomysły. Jakoś rozwijać być może swoje gospodarki. Mamy nadzieję, że to nie będzie zero-jedynkowa gra, w której wygrywają tylko Chińczycy, ale to są wielkie inwestycje, jak port w pakistańskim Gwadarze, jak wielkie porty na Sri Lance, autostrady biegnące przez kilkanaście krajów Azji Środkowej itd., itd. Więc mówimy o niewyobrażalnie i bezprecedensowo wielkich budowach, które będą wymagały więcej i więcej piachu. Ta perspektywa jest o tyle niepokojąca, że już wiemy i na ten moment już rynek światowy zauważył, że piasek jest dobrem bardzo cennym. Jego ceny w różnych momentach, w różnych krajach sięgają 75-80 dolarów amerykańskich za metr sześcienny. To jest bardzo dużo. To jest prawie cena ropy w czasie takiej hossy. I to jest bardzo ciekawe, że o ile cena ropy tanieje w ostatnich latach, o tyle piasek ewidentnie szybuje. I to jest tendencja, która się utrzymuje od kilkunastu lat. Nic nie wskazuje, żeby miał tanieć. I stąd moje ostatnie pytanie w tym temacie, mianowicie czy istnieje jakiekolwiek inicjatywa międzynarodowa rozwiązania tego problemu, czy państwa, które są miejscem rabunkowego wydobycia i państwa, które są skupującymi ten piasek, rozmawiają w jakikolwiek sposób, próbują między sobą mediować, powstaje jakaś organizacja, czy to na razie jest... O tym mi nic nie wiadomo. Wydaje mi się, że świadomość kłopotów, które przyjdą wraz z nadmiernym wydobyciem piasku, bo my właściwie czujemy pierwsze symptomy, to ona się dopiero ma urodzić, ale wydaje mi się, że ona jest zaskakująco przeoczana. Mamy taki niewątpliwie w tym roku moment przebudzenia jakiejś globalnej świadomości co do nieodwracalności zmian klimatycznych. Natomiast wydaje się, że ten problem wydobycia piasku jest na dzisiaj zbyt mało spektakularny i zbyt mało jego bezpośrednie konsekwencje dotykają ludzi. Zwłaszcza mieszkańców na zachodzie, prawda? Tak jest. Choć być może coś ważnego przeoczamy, dlatego że już mieszkańcy Florydy, Kalifornii, oni już mają ogromny problem z bagniskami, z plażami. Także lokalnie te problemy już są odczuwane, ale wydaje mi się, że
w takiej hierarchii problemów ekologicznych zdecydowanie silniej na pierwszym planie jest w ogóle niedobór wody pitnej, w tej chwili pożary między innymi w Amazonii, czy zanieczyszczenie oceanów plastikiem, które też nie jest sprawą nową. Bardzo, bardzo powoli dojrzewamy chyba do tych zmian świadomości, ale chcę powiedzieć, że to nie jest problem daleki od Polski. My też mamy nielegalne wydobycie piasku. Polska jest dosyć znaczącym eksporterem piasku. Mamy go dużo, mamy bardzo różne odmiany piachu w różnych cenach, potrzebne do różnych rzeczy i około połowę tego piasku rocznie wydobywa się w Polsce nielegalnie. Skończymy tą smutną wiadomością. Za często te podcasty kończą się smutnymi wiadomościami, ale niestety czasami nie ma wyboru. Ja mam taki apel, żebyśmy szanowali ten piasek, zostawiali go tam, gdzie jest, nie wozili go z plaż do domów. Ostatnio była słynna wakacyjna historia o małżeństwie, które próbowało wywieźć bardzo dużo piachu z Sardynii. Odradzam. Ja też odradzam. Dziękuję Ci bardzo, że naświetliłaś nam ten temat, ten problem w jego w początkowej tak naprawdę fazie. Myślę, że będziemy w przyszłości słyszeli o tym dużo więcej. Dziękuję bardzo. Dziś moim gościem była, przypomnę, Paulina Wilk, redaktorka działu Kultura i Społeczeństwo w kwartalniku Przekrój, który również bardzo polecam, oraz autorka książki Lalki w ogniu, opowieści z Indii. Dziękuję za widzenie. Dziękuję bardzo.